Dzisiaj ustawiamy trening. Trenerzy powiedzieli, że dzisiaj my jesteśmy jako trenerzy. Dzisiaj my wymyślamy sobie trening. Więc dzisiaj też troszeczkę gier i zabaw wprowadził Michał Kucharczyk. Oficjalnie Kuchemu przekażę gwizdek. Adaś jest kapitanem, Adaś przyjmuje ster. Kierowskiego chciałem tobie przekazać ten gwizdek. Życzyć tobie powodzenia, nie tylko dzisiaj, ale w całej karierze trenerskiej. Kto jest szefem? Adam. Adam, potrzebujemy poznać plan na ten trening. 5-7 minut rozgrzewki, później zrobimy dziadki, tak z 15 minut. Trenerzy z nami pograją. Macie je rozłożone? Będą rozłożone, tak. Dobra. I na koniec mamy takie. Tak, tamten ci bramkarze z nami normalnie. Tak, tak. Bramkarze z nami. Nic nie będziemy strzelać, też nie podproszą trochę. Dobra, Adam jest szefem, kto jest do pomocy? Żeby wszyscy nie mówili, nie? Tylko żeby było z dwóch, trzech, którzy gdzieś tam. Nie, nie, ja poprowadzę rozgrzewkę, Kuchy ma tutaj tą część ze stacjami. Dobra. A dziadki to zaraz raz właśnie. Okej. Okay. Pamiętajcie, noga wypoczęta, noga żona to dwie różne nogi. A dalej, ruszamy, czas start, panowie! No powiem szczerze, że dawno tak nie czekałem na mecz reprezentacji jak wczoraj. No, szkoda bardzo, że Koziołek nie wszedł. Wiem, że Seba nie był w kadrze na ten mecz. No ale czekamy. No, ja bardzo trzymam za chłopaków kciuki, żeby te debiuty były, bo na pewno to im pomoże w dalszej karierze. Na to wychodzi, że ten mecz z Legią jest na tą chwilę najważniejszy. Wszyscy mamy świadomość tego, że tak naprawdę jeżeli tam nie wygramy, no to te szanse na mistrzostwo praktycznie spadają do zera, także no na tą chwilę jest to nasz najważniejszy cel w tym sezonie i na tym się skupiamy. 2 tygodnie przerwy na reprezentację. To nie jest przerwa, tylko to jest moment na to, żeby jeszcze dołożyć w tej ostatniej części sezonu i jeszcze lepiej się przygotować i wykrzesać z siebie te rezerwy, które na pewno gdzieś tam każdy z nas w sobie ma. Na pewno w Warszawie też nie śpią i nie obijają się, tylko ciężko trenują do tego spotkania. Myślę, że mają świadomość, jaką jesteśmy drużyną i jak ciężko się przeciwko nam gra. Bodajże od pięciu spotkań nie wygrali z nami, także tutaj pod tym względem myślę, że mamy przewagę nad nimi, pod względem takim mentalnym, jeśli chodzi o te ostatnie zwycięstwa. No ale nie ma co ukrywać, oni są na dobrej fali i na pewno ostatnie wyniki pokazują, że są w dobrej formie. No ale my też się odbiliśmy od tego kryzysu i ostatnio punktujemy, także no, myślę, że będzie ciekawy mecz i zobaczymy, kto zwycięży. No, myślę, że obie drużyny będą dobrze przygotowane. Tutaj też trochę pracy nad taktyką, żeby gdzieś tam trochę znaleźć te słabsze punkty w drużynie. I myślę, że ten następny tydzień na tym będziemy się skupiać, żeby właśnie znaleźć te słabe strony Legii i zaatakować ich w Warszawie. Raz, jeden, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Szpilin! Ding, 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 ding. Jest Adam! Dawaj! To jest! Jest! Zaliczone! Dawaj, Matarak! Zaro! 10! Jest!